Zacznijmy od tematu kamerzysty, którego pewnie większość z was kojarzy. Początki jego kariery miały miejsce na portalu Ask.fm, ale swoje największe boom zaliczył podczas współpracy z Crouchwillem, gdzie od 2017 występował na jego filmach w masce jako operator kamery. Swego czasu ich filmy były jednymi z najpopularniejszych na polskim YouTubie i panowie znajdowali się na szczycie. O ile z początku ich wspólne treści były kontrowersyjne, o tyle z czasem granica była przesuwana coraz dalej. Na tyle, że kanałem zainteresował się ośrodek monitorowania zachowań owskich i ksenofobicznych. Finalnie spowodowało to zdjęcie... Tak niesamowite, że ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych to jest instytucja, która została, czy w sumie zawiązana i jest prowadzona przez typa, który unika wymiaru sprawiedliwości i siedzi w Norwegii, nie? Zdjęcie kanału z YouTube'a i wtedy ich drogi się rozdzieliły. O Lordzie Crouchwillu zrobiło się cicho i tak naprawdę od 3 lat się o nim już nie mówi, a kamerzyste zaczęły dopadać jego demony przeszłości. W 2020 roku pojawiły się oskarżenia o wykorzystywanie i pisanie nieodpowiednich wiadomości do nieletnich, natomiast to był jedynie początek jego końca. Rok później został oskarżony o wykorzystywanie i znęcie psychiczne i fizyczne nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem. YouTube wtedy go permanentnie zbanował, postawiono mu w tej sprawie zarzutem i spędził w areszcie 6 miesięcy. I zarzucono mu również przyczynienie się do starszego pana. Łukasz Wawrzyniak. Zdarzenia doszło w styczniu 2020 roku przed jednym ze sklepów w Szczecinie. Jak informował na swojej stronie ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, według świadków Łukasz W. chciał nagrywać ekspedientki, które się jednak nie zgadzały na to. Wtedy zaczął się awanturować i mówił, że może nagrywać co chce. 66-latek ruszył ekspedientką na pomoc, próbował wyprosić Łukasza ze sklepu. Gdy ten wyszedł, pokazał starszemu mężczyźnie obraźliwy gest. Ten podszedł do niego i wtedy Łukasz W. uderzył go pięścią w twarz. Mężczyzna upadł na chodnie i na chwilę stracił przytomność. Według rodziny mogło się to przyczynić do śmierci 66-latka. Kilka miesięcy później mężczyzna po zdarzeniu miał skarżyć się na bóle głowy i kilka razy był u lekarza. Ale nie chciał zawiadomić policji, bo jak twierdzi rodzina, wstydził się, że uderzyła go dużo młodsza osoba. Okej, okay, no to jest tak nie ten, parę miesięcy. A może mieć to jakiś rzeczywisty ten? Że jakiś krwiak mógł się tam zrobić czy coś, co mogło potem... Jest autopsja ogólnie tego człowieka? Miał kompletnie obcego mu mężczyznę, starszy pan upadł i stracił przytomność, a niedługo potem zmarł. Rodzina 66-latka uznała, że ex-youtuber bezpośrednio przyczynił się do śmierci mężczyzny. W 2022 roku kamerzysta został nieprawomocnie skazany z tego tytułu na 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz prace społeczne. W grudniu zeszłego roku sąd nawet uchylił wyrok i uniewinnił Wawrzyniaka. Jednak dzięki pełnomocnikowi rodziny poszkodowanego sprawa została ponownie rozpatrzona, ale tym razem przez Sąd Najwyższy. I ten sposobem 28 sierpnia Sąd Okręgowy w Szczecinie podtrzymał wyrok pierwszej instancji, a kamerzysta otrzymał prawomocny wyrok. W ramach kary będzie musiał odpracować 30 godzin miesięcznie w interesie społecznym przez okres 6 miesięcy. Pewnie pamiętacie, jak w 2021 wokół Sobla pojawiła się tona kontrowersji po jego krzywych akcjach koncertowych. Zabijaj stąd! Ej, zabijaj na E! Zabijaj stąd! Ej, weź tego stąd! Kurwa jesteś, żeby... Zabijaj stąd! Ej, biorę! To chyba dobitnie pokazało, że lepiej nie robić podobnych akcji, a raczej warto się starać i doceniać tych ludzi, którzy przechodzą na koncerty. Ale teraz podobnie oberwało się Smolas temu. Też go pewnie kojarzycie, bo ma na swoim koncie sporo wielomilionowych hitów. Wszystko miało miejsce podczas jednego z koncertów na festiwalu Ognia i Wody w Nysie. Jak podają fani, to raper miał się spóźnić o prawie 3 godziny, a warto wspomnieć, że koncert był zaplanowany na około 22:30, ale to jeszcze nic. Na sam początek zaczął się tłumaczyć, skąd wynika jego spóźnienie. Stwierdził, że nie ma głosu i nie jest w stanie śpiewać, a powodem tego wszystkiego ma być jego menedżer, który nawciskał mu tak dużo koncertów, że on nie jest w stanie wyrobić, siada mu głos, jest przemęczony i w ogóle to dopiero co leżał pod kroplówką. Obecnie dopiero co sobie pod kroplówką, bo ledwo mogę śpiewać. Ktoś po prostu skryje w doi z hajsu, nie? Nawciskał mi koncertów tyle, że ja nie mam swojego życia, nie mówię, nie widziałem swojego psa przez 3 miesiące, swojej matki nawet. Jest mi sensie przykro. No ale dobra, no ale to musisz grać każdy koncert, który ktoś ci zabukuje? To, że nie mogę zaśpiewać piosenki nawet, bo jestem przetyrane gardło przez to, że ktoś inny chce zarobić kasę, siedzę w domu teraz. Kurde, Smoła, no z Colim to robi 5 koncertów dziennie, więc jakoś się da. Po niezbyt udanej próbie zaśpiewania jednej piosenki Smolasty stwierdził, że już reszty koncertu nie będzie grał, ale pogada za to z publicznością.
Słuchajcie, wiecie co, nie mam w ogóle głosu. Powiedziałem wam przed chwilą, że jestem wydojony jakby przez mojego bookera koncertowego i mogę po prostu do was wszystkich zejść na dół i pogadać z wami, ale nie mam... No i tutaj fani już się ostro zdenerwowali, no i potraktowali go głośnym wybuczeniem i skandowaniem wypitaj. Po komentarzach też widać, że ludzie nie do końca kupili jego tłumaczenia. Natomiast pojawiło się też wiele komentarzy, które okazywały wyrazy współczucia. Wyciąganie takich tematów na koncercie, na który ludzie czekali i wydali swoje pieniądze i oczekiwali, że będą się dobrze bawić, będą słuchać muzyki, no jest dosyć krzywe. I po fakcie Smolasty nawet nie próbował się z tego jakoś pokrętnie tłumaczyć, tylko przyznał na stories, że spieprzył sprawę i nie powinien też zrzucać całej winy na bookera, ponieważ w sumie to on sam jako artysta świadomie podpisał. Stary, jakby chciał z tego dobrze wyjść, to było tak proste jak powiedzieć, słuchajcie, było was tam, nie wiem, 2000 osób, nie wiem ile było. Zarezerwowałem klub w Nysie i każda osoba, która kupiła bilet na poprzednio, wchodzi za darmo. Nie byłem w stanie, przepraszam, nie wiem, widzimy się czwartek, nie? Tę umowę na ilość koncertów. Powiem po prostu z mostu, po prostu biorę wszystko na klatę jakby i spierdzieliłem sprawę totalnie. Oprócz tego, jako taką rekompensatę, ludzie z Nysy dostaną jeszcze jeden poprawnie zagrany i darmowy koncert. Okej, okay. No dobra, niech będzie, nie? Ustaliliśmy z organizatorem koncertu to, że zagram drugi raz dla was bez brania żadnego honorarium, po prostu żebyście zobaczyli mnie, jak wygląda prawdziwy koncert Smolastego. No, niektórzy mogliby się uczyć od Smolastego, jak jestem rozładowywać kryzysy wizerunkowe. I tak szczerze, bo to jest dużo lepszy pomysł, stary, nawet zagrać darmowy koncert i nie patrzeć na straty, tylko że ludzie będą po prostu lepiej o nim myśleć, że wiesz, o, nie musiał, a to zrobił, spoko się zachował. Więc no, to nawet się opłacało w drugą mańkę, nie? W internecie mieliśmy trochę nudy od kilku miesięcy, natomiast stary wrócił z mlekiem, a nawet z całą krową i Olbrzym nadszedł, ale po bok Zela. Pamiętacie ten film sprzed 4 miesięcy, gdzie Wardęga tak głośno ogłosił, że opuszcza internet, jest nim zmęczony i tak dalej? No to był bait, który miał wycięte w edytorze YouTube'a te fragmenty. Jak coś, to ten film to część większego planu. Nie traktujcie go poważnie. Alea jak ta S, kości zostały rzucone, słowa, które Galiusz Juliusz Cezar miał powiedzieć 10 stycznia 49 przed naszą erą, gdy wraz ze swoją armią przekroczył rzekę Rubikon. Jak ta est. I pojawiły się one dopiero w dniu publikacji ogromnego materiału na Boxdela. Wardęga wyciągnął tam mocne nagranie rozmów z Boxdelem oraz prezesem Fame. Obnażył Boxdela jako największego fałszywca i donosiciela. Pojawiła się kolejna 14-letnia ofiara. Ola, czyli ta, która nagle magicznie zmieniła zdanie i przeszła na stronę Boxdela, jednak dostała coś w zamian, ale zacznijmy od początku. Na starcie dostajemy lekki przedsmak kwitów na Fame MMA i Wardęga pokazuje kawałek rozmowy z Rafałem Pasternakiem, czyli prezesem Fame, który przez telefon zarzuca mu złamanie umowy, bo wyciągnął na Boxdela to, co pisał do 14-latek. Mamy podpisane dwie umowy. Pierwszy jest napisane to, która obejmuje cię od wakacji, że nie piszesz dodatkowo federacji. Zgadza się? Czy Boxdel jest częścią federacji twarzą jej? Tak, jest. Zaatakowałeś go w taki sposób, że bardzo mocno federacja na tym ucierpiała. Czy sugerujesz mi, Rafał, że powinienem ukrywać takie rzeczy, które się pojawiły w moim materiale Pandora Gate? I w skrócie próbowali tutaj Wardęgę podstawić pod ścianą w kontekście umów, które go wiązały z Fame'em. I wiadomo, jak się złamie takie zapisy, to możecie dostać albo karę umowną, albo mogą odmówić wypłaty waszego wynagrodzenia. I wychodzi na to, że Wardęga wciąż jest objęty swego rodzaju kagańcem. To napisał pod filmem. Niestety z materiału musiała zostać wycięta spora część, gdyż pewna organizacja wciąż nie wypuściła mnie z uścisku umowy, ale to już niebawem, więc to wprost nam mówi, że to nie jest koniec brudów, które... No tak, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy, która została tutaj, bo on zgodnie z umową nie może mówić czegoś na federację, bo się zobowiązał do niemówienia tam w jakimś zapisie i nie chce złamać prawa, a puszcza nagrania, które zostały nagrane de facto bezprawnie, nie? Bo to też tak nie jest, że wiesz, że możesz nagrywać i potem publikować te rzeczy. Jakby zauważam pewną niekonsekwencję. Chyba że za złamanie tej umowy, nie wiem, no bo też takie NDA czy cokolwiek, co oni podpisali, nie ma zastosowania w momencie, kiedy ktoś łamie prawo, a to chyba o to się rozchodzi, nie? Kary umowne. No dobra, on twierdzi, bo najprawdopodobniej no, wychodziłoby na to, że w grudniu się kończy umowa. No to jak w grudniu się kończy umowa, to co, on już z dniem zakończenia umowy jakby nie ma żadnej karencji, że na przykład przez najbliższe 10 lat nie możesz tego i tego.
Łamanie prawa to nie łamanie NTA, ale myślę, że lepiej złamać prawo niż NTA, bo te umowy o poufności to tako jest, nie? Nie do końca tak to działa. Piątek dziennikarski, no dobra, a kto jest dziennikarzem, tak na dobrą sprawę? Bo ja ostatnio rozmawialiśmy przy okazji właśnie dziennikarstwa, tam jak była afera z Gazetą Wyborczą Krzysztofa Stanowskiego. No i de facto dziennikarzem jest osoba, to nie musi być osoba, która w ogóle która skończyła studia dziennikarskie, ale to będzie każda osoba, która ma jakby, jak to się nazywa, ten identyfikator taki dziennikarski, a wydaje go redakcja. Chyba bycie dziennikarzem jest trochę umowne, nie? Jeśli publikujesz coś na YouTube, jesteś redaktorem. Przez to, że wiesz, kiedyś to było zarezerwowane, wiesz, dla mediów tradycyjnych, czyli wiesz, publikowałeś coś w radiu, w gazecie, w telewizji, to byłeś dziennikarzem, a obecnie z racji tego, że jest internet, to wiesz, na dobrą sprawę każdy jest dziennikarzem, nikt nie jest dziennikarzem. Wyjątek dziennikarski działa dla każdego, tylko dla dziennikarzy taka nazwa po prostu. No ale to jest bez sensu, bo w takim razie każdy może się powołać na ten. Każdy może łamać te umowy o poufności i mówić, że to wyjątek dziennikarski. Jakby ja po prostu nie rozumiem, jakby czym to się różni, nie? Jakby w którym momencie już cię zaczyna obowiązywać ten wyjątek dziennikarski, a w którym nie. Bo tak jak każdy może zrobić legitymację personalną, no właśnie o to mi chodzi, nie? Że otrzymać legitymację dziennikarską nie jest ciężko. Znaczy, że się stary zatrudnisz w jakiejkolwiek redakcji, cokolwiek oni tu pewnie wydają. To wystarczy, że jakaś redakcja da mu legitymację dziennikarza, dlaczego nie będzie go obowiązywać. No ale w którym momencie firma prywatna może wydać dokument, który ma ważność prawną? Nie wiem, rozumiesz, o co chodzi, bo żeby dostać paszport, czyli dokument państwowy, to wydaje to państwo, dowód osobisty i tak dalej, wszystkie dokumenty wydaje państwo, a nie prywatna firma. Więc jeśli może to zrobić prywatna firma, to ja równie dobrze jutro mogę powołać redakcję, która się będzie nazywała Duży Penis, i też mogę sobie wydać legitymację. W prawie jest, że jeżeli łamiesz prawo po to, aby udowodnić inne przestępstwo, to jesteś zwolniony. No tak, tylko łamanie prawa też to jest niebezpieczne, nie? Bo ja mogę zdekonspirować jakąś aferę, bo mówię, o, oni łamią prawo, zobaczcie. Więc ja też działam trochę nielegalnie, żeby pokazać, że oni łamią prawo, a potem oni na przykład zostaną uniewinnieni przed sądem. Czyli de facto tego prawa nie złamali. Jakby to jest mega skomplikowane, nie wiem, tu potrzebny byłby prawnik. No, żebyście mnie też źle nie zrozumieli, ja nie mówię w żadną stronę, bo to na koniec dnia jest ich sprawa, nie? Polskie prawo jest kilka kroków w tył co do internetu i takich afer, to na pewno. Polskie prawo jest tragiczne. Jak ty kogoś obrazisz w internecie, to ci cytują jakieś prawo z 95 roku, gdzie nikt nawet wtedy za bardzo nie wiedział w tym kraju, co to jest internet, nie? Ja nie mówię, że nie istniał, ale nie miał takiego zastosowania jak teraz. Bardęga jeszcze kisi na federację, ale w kwestii fejmu potem mamy jeszcze ciekawy segment. Kolejny rozdział, no i tak naprawdę cała reszta filmu, jest o panu Bogzelu, który na pewno miał już uczucie, że wszystko ma pod kontrolą, no bo tutaj jakiś nowy projekt, jego wspaniały plan odreperowania wizerunku działał w najlepsze. Ostatnią akcję spoofingową też sobie w świetny sposób wykorzystał do wybielenia. W ubiegłym roku chciano zrobić ze mnie wiadomo kogo. Później chciano ze mnie zrobić bandziora. A dziś robią ze mnie zamachowca. Tak, w zeszłym roku pokazali twoje prawdziwe wiadomości. Potem okazało się, że rzeczywiście w bandycki sposób ktoś chciał uciszyć mnie i Bardęgę, żebyś nie pojawił się w filmie. A teraz byłeś wrabiany w spoofing, czego no faktycznie nie zrobiłeś. I zestawianie tych rzeczy ze sobą jest tanią manipulacją, którą ten gość stosuje od miesięcy. Nawet w tym filmie na Chica, który naprawdę super, że powstał. Fajnie, że te materiały zostały pokazane, ale musiał tam chociaż na chwileczkę uruchomić protokół wybielacz, no bo tym razem on wiedział i powiedział i nikt mu już nie... No ale z drugiej strony, Konop, ty też to zrobiłeś w filmie o Pandorze, też taki chciałeś w jakiś sposób nawiązać do tego, że ludzie cię wyzywali, że nie skontrastowałeś wieku dziewczyny w przypadku z Leksiem. Więc jakby... No wiesz, o co chodzi, nie? Więc no... Ja myślę, że właśnie też od tego są materiały, nie? To nie jest zero-jedynkowo złe. Wiesz, to jest twój materiał i sobie mówisz w nim, co chcesz. Nikt nie może ci kazać być obiektywnym, w subiektywnym materiale. Nie, no jak on tak zrobił, to okej, powinien o tym nie mówić. No ale wiesz, o co chodzi, jakby to... Nie wiem, no też dyskusyjne, co może być dyskusyjne, że być może, i to taki będzie zarzut, że Bogzel nagrał film o Chiku, że Chik Chikiem, ale głównie chodziło o to, żeby sobie siebie poprawić, a Konop po prostu napomknął w momencie, kiedy ten.
No tak, a przy okazji tej afery to coś powiem, nie? Nie zarzuci tego, no, co mu zarzucali ze Stewartem. Źle się trochę zestarzał ten film Boxdela na Chief. Mimo wszystko zła weryfikacja laski, a wysyłanie kutasa do dziecka to trochę inny kaliber. Szalony Johnny, ale to nie chodzi o to, ja nie mówię, że Konopski powinien iść do więzienia, bo mu fejkowy dowód ktoś podesłał. Tylko, bo zarzutem nie jest to, że on wysłał kutasa, tylko zarzutem jest to, że w materiale też tak pod siebie próbował zagrać, nie? Bagieta mówił, co Buxtonowi za to grozi. Wiesz co, wiesz jaki jest problem z Bagietą i ogólnie z osobami takimi, którzy się na prawie znają, że już podczas Pandory ucznie robili po 40 filmów dziennie wszyscy. To nie jest jakiś atak czy coś, nie? Ale robili 40 filmów dziennie, co komu za co grozi i tak dalej. Stewart już miał siedzieć od listopada 20 lat, a w ogóle to się prawo zmieniło, więc 25. Jest zapewne, prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy, co moim zdaniem pokazuje, w jakim miejscu jest polski system sprawiedliwości, komu nie postawili zarzutów. I nawet tym, o których myślisz, że na pewno powinni dostać i tym mniej nieprawdopodobnym, nie? Siema w zasadzie jako osoba, która zawodowo zajmuje się prawem od paru lat. W tym wszystkim trochę ucieka wam logika, mam na myśli logikę prawniczą, nie chłopski rozum. Mamy coś takiego jak zawody regulowane, w tym też będziesz miał na przykład prawo dziennikarstw. Okej. Okay. Też ogólnie pamiętajcie, że w internecie często się działa się na autorytecie, nie? Czyli na przykład, zobacz, z racji tego, że Wardęga ma duży autorytet, to Mergani zablokował, bo po tym jak powiedział Wardęga, no Boxdel, chciałeś w to wpierdolić jego i Merganiego. To Mergani tak tego posłuchał, ja nie wiem, być może jeszcze coś do tego go skłoniło, no ale no, z jego wypowiedzi tak by nie wynikało. No i skłoniło go do tego, żeby po prostu zakończyć relację z Baronem, nie? Z Boxdelem. No bo po co miałby Wardęga kłamać, a też można się domyślić, że najprawdopodobniej nie mówiłby rzeczy, na które nie potrafił potem przybić czymś. Ale stricte, jak pójdziesz do sądu, to nikt na twój autorytet nie będzie ci wierzył, chyba że jesteś policjantem. To wtedy możesz kogoś bić, ale sąd ci uwierzy, że to jednak on cię napadł, nie? Więc no, ale tam to już stricte dowody, nie? A jak będą słabe, no to miałeś pecha. A nie sądzisz, że Mergani dostał głosówki od Wardęgi albo sam coś przeczuwa? Ja nie wiem, mi ciężko jest na to pytanie odpowiedzieć. To jest wiesz, wróżenie z fusów na dzień dzisiejszy. Nitro, ty Boxdela znałeś tak jak Wardęga. Wiesz, co ci gadał za plecami innych. Ja sam na zapleczu Fame, jak gościem był Mandzio, słyszałem, jak Boxdel go od transów wyzywa w prywatnych rozmowach. Wiesz, wy musicie też jedną rzecz w końcu jakby zrozumieć, bo ja z Boxdelem miałem naprawdę nijaki kontakt. To był kontakt na zasadzie stary, że przez pierwsze 5 lat znajomości, od kiedy wiedziałem, kim on jest, bo się poznaliśmy przez internet, tam na jakimś spiku czy coś, czy Skype'ie, czy już mów to, to ja go widywałem najczęściej na PGA albo na IEM-ie. Ja stałem w jednym miejscu, robiłem zdjęcia z ludźmi, a on stał w innym miejscu, robił zdjęcia z ludźmi, którzy go o to poprosili. Potem rzeczywiście, jak był Fame, to, no to go trochę częściej widywałem, no bo te gale były. Ale to też nie było tak. Ja nigdy u niego wcześniej w domu nie byłem. On jakoś super mnie nie dzwonił. On raz w życiu mnie odwiedził i to było wtedy, kiedy PlayStation wygrałem od Fame'u. To jadąc chyba z Poznania czy skądś, rzucił mi do Wrocławia PlayStation. Tak zastanawia, czy według prawa jest wszystko git, że druid nagrywa rozmowy telefoniczne bez wiedz drugiej osoby i to upublicznia. Na przykład rozmowa z Pasternakiem. No to jest na pewno złamanie prawa, nie? Tak stricte, tylko chyba to też się nie... Tylko to chyba też nie działa na takiej zasadzie, o, złamałeś prawo, idziesz siedzieć. Bo dostaniesz pytanie, dlaczego pan to zrobił? I on na przykład może mieć jakiś argument. Na przykład, bo w tej rozmowie zostało poruszone to i tamto. Zresztą Wardęga to mówił w swoim materiale, że dzięki temu, że on nagrywał rozmowy, to mógł sobie potem w sądzie się posłużyć tym, ja nie wiem w jakiej sprawie, czy w jakichś zeznaniach, no ale powiedzmy w tej Pandorowej, że to było, chyba że oni mają jakiś beef ze sobą, jakieś płacenie, niepłacenie. No i wiesz, to taki jego dupochron też jest, nie? Jeżeli uczestniczysz w rozmowie, możesz ją nagrywać, no ale niekoniecznie możesz ją publikować, nie? Tak, no nagrać możesz sobie wszystko. Ja myślę, że Boxdel coś odpowie, nie? Parę rzeczy mnie do tego jakby przekonuje, nie? Robi film podobno, to ja wiem. Praktycznie z pierwszej ręki, nie? Nie rozmawiałem z Ulfikiem ani z Wixą. Trochę mnie
rozbawiła, jak na planszy tam było Wardęga kontra i wypisane osoby, że tam Wiksa umieścił. Bo mogę wam powiedzieć z ręką na sercu, że ostatnia osoba, która by dała kawałek swojego włosa w obronie Boxdela, to jest Wiksa. Inna sprawa jest, czy ona lubi Wardęgę, tego nie wiem. Oni się kiedyś trzymali ze sobą, bo chyba nawet w Lola grali i tam ze sobą, ona przecież u niego pracowała na tych wywiadach. Teraz nie poruszała jakby tematu jego, nie? Wczoraj Wardęga mówi, że Wiksa dużo odjebała i zasłużyła, że znajdzie się na liście. W tym i tak dalej? Nie wiem, ja wam powiem, że w momencie, kiedy byliśmy w chwilowej komitywie jakby z grupą bakstońską, to ona ogólnie nie była zwolennikiem tego, nie? Jak sobie połączycie dobrze kropki, zrozumiecie, co ona chce powiedzieć. Bo trzeba siedzieć na wszystkich live'ach i sobie potem. Tam nie było jakiś afer ze złym traktowaniem pracowniczych przez Wardęgę? A to nie o Wiksę chodziło. Ponieważ Wardęga pokazał kolejne wiadomości z inną 14-latką. Nie pojawiła się ona ani w moim, ani w filmie Wardęgi podczas Pandory. I mimo, że Boxdel z totalnym pokerfejsem zapewniał swoich widzów, że nie było już ani jednej 14-latki, do której wysyłał nieodpowiednie wiadomości. Hej, czy poza tymi wiadomościami z tymi dwoma dziewczynami były jakieś inne poniżej 15 roku życia, z którymi pisałeś takie rzeczy? Nie. Pozdrawiam. No to jednak taka osoba się znalazła. Oprócz 14-latki z Anglii i oprócz 14-letniej Oli z Łodzi, w tamtym okresie Boxdel wysyłał obrzydliwe wiadomości również do innej dziewczyny, do 14-letniej Fanki, ale tutaj przekroczył granicę jeszcze bardziej. Była jeszcze jedna 14-latka, której Boxdel wysyłał kratę, no i też przewinęło się zdjęcie maczugi Buxtona. Ej, mogę ci wysłać Michał, mać, nie. Spoko zdjęcie z neta, nienawidzę cię. To mój o co biega? Dziewczyna potwierdziła mi swój wiek dowodem osobistym. Twierdzi, że na Teamspeaku dziewczyny miały ustawione rangi z wpisanym wiekiem. Ona miała rangę 14. Michał był wtedy pełnoletni, miał 19 lat i był już popularnym twórcą. Przed wybuchem Pandory dziewczyna konfrontowała te czaty z Boxdelem i pytała się go, czy to rzeczywiście było jego zdjęcie. To Boxdel, wiecie, zapewniał, że to takie żarty, to było zdjęcie z neta, że to, wiecie, takie te czasy w ogóle były. To był kogoś innego, powiedz. Wiadomo, że tak. Okej. Okay. Skąd to? Nasza stara rozmowa. Znalazłam tego screena wyżej jakoś przypadkiem i się przeraziłam, że ty też. To jakieś jaja. Dalej Wardęga mówi, że nie uważa Boxdela za a tylko za osobę, która wykorzystywała swoją popularność do omamiania fanek. A sama sprawa jest u prokuratury i dziewczyna złożyła zeznania. Sprawa została zgłoszona do prokuratury i dziewczyna złożyła zeznania. I żeby była jasność, ja nie uważam Michała za p***fila. Podczas Pandory również nigdy go tak nie nazwałem. Uważam, że wykorzystywał swoją pozycję popularnego twórcy i wysyłał nieodpowiednie treści do dziewczynek poniżej 15 roku życia. Uważam, że krzywdził w ten sposób psychikę tych dzieci. Następny rozdział to przyznam, że nie mogłem się doczekać, ponieważ Wardęga mi o tym wspominał kilka miesięcy wcześniej. I chodzi tutaj o wątek przekupienia Oli, czyli osoby, która najpierw dostarczyła mi materiały na Boxdela i gadała ze mną, jaką on to jej wyrządził krzywdę przez kilka godzin, przez to, że ten rozesłał jej intymne zdjęcia, to podobno miała próbę a dzień później nagle się ze wszystkiego wycofała i zabroniła publikacji. A potem wystąpiła w filmie wybielającym Boxdela. I umówmy się, na pierwszy rzut oka śmierdziało to jakimś przekupstwem, bo pojawiła się cała masa niezgodności, jak chodzi na przykład o wersję zdarzeń Oli. Ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Nie wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Czy nie wszyscy wiedzieli, to nie była w ogóle żadna tajemnica. Na Facebooku miałam, ile mam lat. Ja w opisie nawet na YouTubie miałam, ile mam lat. Aha. Który rocznik, kiedy mam urodziny, wszystko tam było napisane. Mhm. Czyli nie ma opcji, żeby któryś z nich nie był świadom. Ale nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. I do tego czasu Boxdel oraz Ola podtrzymywali, że wystarczyłoby się spotkali i pogadali o starych czasach, przypomnieli sobie o tych dobrych chwilach i to załatwiło całą sprawę. Nie było mowy o żadnych pieniądzach ani przekupstwie. Jeżeli myślisz, że jestem jakimś złolem, to nie. I ona wtedy powiedziała, że mi wierzy, nie? Ani nie przekupiłem, ani nie zastraszyłem, nie było czegoś takiego. I Boxdel sam wspominał, że pojawił się pomysł, by zapłacić jej 300 tysięcy złotych, ale finalnie po spotkaniu to w ogóle nie musiała być składana taka oferta. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach.
Ona nie chciała żadnej kasy. Potem jednak Ola napisała, że odmówiła przyjęcia pieniędzy, więc już tutaj wersje im się tak no troszeczkę nie zgadzały. Nie doszło w ogóle do momentu. Nie wiem, ja jestem ciężko w szoku, że w temacie tych pieniędzy, wywiadu z Wątorem i tej Oli nie dochodzicie do pewnego wniosku, do którego ja doszedłem, nie? Jakby nic to overall nie zmienia. Nawet bardzo dawno doszedłem do tego wniosku. W którym ja i ona rozmawialiśmy o jakichkolwiek pieniądzach. Ale sprawa nabrała trochę innych kolorów, kiedy sam Boxell przyznał się w Ardendze, że kupił jej kartę graficzną do komputera. I poprosiła mnie o kartę graficzną, po prostu. To jeszcze jej ogarniał mój ziomek, ten Adamiec, co był u mnie. Te studio robić. Ja ją połączyłem i on zrobił jej koszyk, a ja tylko zapomniałem. Pamiętam sam, że jak gadałem z Olą, to wspominała mi coś o podzespołach w komputerze i że chciałaby mieć je troszeczkę lepsze, żeby móc grać w nowsze gry. No i jak widać, Buxton spełnił tę zachciankę, a to daje nam całe pole do wątpliwości. Czy skończyło się tylko na karcie graficznej? Czy naprawdę odmówiła tych setek tysięcy złotych? Czy miało to wpływ na jej zeznania w sprawie Boxdela? Dodając jeszcze fakt, że Ola z nim mieszkała, podczas kiedy prokuratura robiła przesłuchania. Odpowiedzi na te pytania to pewnie zna tylko ta dwójka. Dalej dowiadujemy się o kolejnym przykładzie wiedziałem i nie powiedziałem w kontekście Stewarta. Jak dziewczyna powiedziała Boxdelowi, że jakaś sławna osoba ją odurzyła, to Buxton sam się domyślił, o kogo mogło chodzić. Ja się mu powiedziałem tylko, że ktoś znany mi coś mógł dosypać, a nie powiedziałem, bo o kogo chodzi nic. On się sam domyślił, że on sam nie powiedział, że mu śmierć do Stewarta. Buxton zdradził też swoje magiczne moce medytacji, gdy po wypiciu jakiś ziółek przypomina sobie o wszystkich swoich grzeszkach. Zadę ci stary, takie wiesz, no głupie wsi, coś nie coś pamiętasz, no, w ogóle. No, wypiłem sobie zioła, stary, nie? I zacząłem medytować i sobie zacząłem normalnie przypominać i wchodzić do głowy. Umiem takie rzeczy. Da się to robić, przysięgam ci, nie? Dalej dowiadujemy się o eksperckim zagraniu szachowym w Ardengi, który urobił Boxdela do przyznania się przed kamerą, że ten go zastraszał swoimi 30 milionami złotych na zemstę. Użyłeś tutaj tego sformułowania, że co ci wtedy pozostaje, żebyś miał chyba 30 milionów na zemstę. No i ty mi to potwierdziłeś po całej Pandorze, że pewne osoby złożyły ci taką propozycję. I dokładnie te słowa sprawiły, że status Bardengi w całej sprawie Pandora Gate został zmieniony. Zmieniony ze świadka na osobę pokrzywdzoną. I to otworzyło mu drzwi do wglądu do wszystkich akt sprawy Pandora Gate. I Wardenga może na przykład przeczytać zeznania takiej Pagaty, Lexi, Dubiela, Boxdela albo na przykład Oli. Co mówiłam, wiem tylko ja i pan prokurator, a nie jakiś dziad z internetu śmierdzący. A wy łykacie, co on wam powie, jak pelikany. O. No dobra, tylko to jest jedna rzecz i to jest pewna nieścisłość, bo 26 października to najprawdopodobniej jest dzień, czy 2023 rok, kiedy Fagata mówi, że tylko ja i pan prokurator wiedzą, co się dzieje, a wywiad, który de facto pozwolił, był pod koniec roku. 30 milionów na zemstę. Ile chcieli? Był w styczniu nawet. Czyli de facto on w październiku tego nie wiedział, jak to Fagata pisała. Jego status się musiał zmienić gdzieś na początku roku, jeśli rzeczywiście te słowa do tego posłużyły. Okej. Okay. Czy to takie, zobaczył, mówił, co ty, ja nie będę miał zeznań? Daj mi chwilę, nie? Oj, Fagata, twój wpis się bardzo źle zestarzał. Stary, śmierdzący dziad ma dostęp do wszystkich zeznań świadków. Fagata niczego się nie uczy, powiedziała, że Wardenga nie jest zadbany i wybucha Pandora. I zamiast wyciągnąć z tego wnioski, to później jeszcze napisała, że śmierdzi. Tak, to akurat jest prawda. Ma dostęp do ponad 2000 stron postępowania przygotowawczego. Ma dostęp do ponad 10 tomów. Stary dziad jest k***wa sprytny. Wardenga oczywiście nie może teraz stanąć przed kamerą, wskazać na kogoś palcem i powiedzieć, co naszpącił w swoich zeznaniach. Natomiast jednoznacznie daje do zrozumienia, że są takie osoby i dopatrzył się fałszywych zeznań od niektórych influencerów. I mimo, że na tym etapie postępowania nie mogę nic ujawniać, to mogę powiedzieć, że znalazłem tam wiele ciekawych informacji i mam do osób, które coś kombinowały i taiły w tej sprawie, istotną informację. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Sprawa trwa, ale ja będę o was pamiętał. Podejrzewam, że życie się o was upomni. Następny rozdział jest powrotem do tej 14-latki, której Boxdel wysyłał zdjęcia
czy to był jego, czy to było zdjęcie z internetu, to już chyba sam Bóg zelwia. Tutaj dowiadujemy się, że ta dziewczyna mogła w spokoju złożyć swoje zeznania przeciwko Michałowi, natomiast jej sprawa może być przedawniona. Wcześniej mówiłem, że gdy konfrontowałem z Bogzelem sprawę, twierdził, że prawnik mu powiedział, że nic mu za to nie grozi. Prawdopodobnie może chodzić o to, że wysłanie p***a 14-latce się przedawniło. Wardęga wbija też szpilkę Federacji Fame, która broni się, że przecież Bogzel nie dostał żadnych zarzutów. To zabawne, że Federacja tak podkreśla, że Bogzel nie dostał zarzutów. Nie postawiono właśnie zarzutów, tak, nie zatrzymano. Michałowi Baronowi nie zostały w tej sprawie przedstawione żadne zarzuty. Ciężko, żeby je dostał, jeśli jedna dziewczyna przeszła na stronę Bogzdela, druga nie pojawiła się w prokuraturze, a trzecia sprawa mogła się przedawnić. Przy następnym segmencie nie byłem jakoś bardzo zdziwiony, ponieważ jest on o fałszywości i dwulicowych zachowaniach Bogzdela, czyli o czymś, co w sumie doskonale wiemy, ale dostając naoczne przykłady, to tylko utwierdza mi w przekonaniu, że Bogzdelowi nie można wierzyć, nawet jak mówi wam dzień dobry. Jak wiadomo, miesiące temu dowiedzieliśmy się, że Bogzdel, który robił film z Dubielem i Nitro na mnie i Wardęgę, sam przekazał Wardędze cały film przed publikacją, no bo chciał mu się przypodobać i zmienić team, kiedy się zorientował, że sam film nie będzie na tyle mocny. No i Wardęga pokazał w nowym materiale rozmowę telefoniczną, jak Bogzdel go prosi, by ten nie mówił tylko Nitrowi i Dubielowi. Ponieść konsekwencje swoich czynów i tyle. No ale ja nie chcę stać. Słyszysz, mi chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie było czegoś takiego. Okej, okay, żeby Dubiel nie wiedział, że ty znowu chciałeś zmienić team. Okej, okay, kumam. No i Nitro też. Okej, okej. Oni wtedy wrzucą, wiesz, jakiś kurwa, że mnie nie chce się kurwa przepychać z sądami, stary. Spoko, to już jest wasza sprawa. Następny rażący przykład fałszywości Michała jest pokazany, jak po Pandorze wystąpił w projekcie Dyburskich z tym budowaniem domów. Oczywiście, by wybielić swój wizerunek w krytycznej sytuacji. Tam właśnie Baksona w naszych skromnych progach, które budujemy od podstaw. I tak najlepsze było, że ktoś się spóźnił, więc musieli na czterech artyficjalnych światłach nagrywać w nocy, bo już słońca nie było. Chcieliśmy bardzo mu podziękować, że dotrzymał słowa i też nie chcemy, żeby to wyglądało. Co na Pakistanie się ciebie boi? Ja? Nic. Stało tak, że... On da nam po to, żeby odbudować swój wizerunek. Ale chwilę później, no to nadawał przez telefon Wardędze, że oni te domy to nie robią charytatywnie, tylko na pokaz, kręcą tam mocne wałki, no i są ćmi. Ja mam stary taki screener, jak mówi, że on tam tylko raz na dwa tygodnie przyjeżdża, żeby pobudować trochę do kamery, żeby tam zobaczyć, czy będą, żeby pokazać tam sponsorów i surowce, co dostaje tam w barterze. A na filmach, że tam dzień zapomnieją i tak dalej. Że sobie wykminił patent na fundację. Tam jest ale to jest wałka, że Następny mocny przykład Wardęga wstawił na swój Twitter, gdzie pokazał, jak Bogzdel wypowiedział się o słynnej Oli. Chwilę po tym, jak ta wystąpiła w jego filmie, no i go w sumie wybielała. A ten prywatnie nazywał ją p***aną, chorą psychicznie i stwierdził, że ta liczyła sobie przyrost followersów po tym, jak wrzuciła pierwszy film na temat Pandory. Jakby to, że Olczek jest specyficzną osobą, to zauważyłem. Ona po prostu. Wiesz, co ona stary robiła, jak ten, jak wyszedł ten film? Ona patrzy w telefon i mówi, 6k follow dostałam, zobacz, dostaję followy. Jest psychiczna, stary. Dalej mamy też głosówkę Bogzdela o Wojtku Goli, gdzie mówi, że jego wspólnik ma gówno do gadania w federacji i bardziej liczy się nawet słowo Ulfika. Ej, to ma cokolwiek do gadania w tej federacji? Nie. I co mu to pasuje? Nie. Ale też nic nie robi, żeby zrobić coś. Nie? No dobra, a kto ma więcej do gadania? Lipski czy Gola? Lipski. Dobra, a kto ma więcej do gadania w tym momencie? Ulfik czy Gola? Ulfik. Znaczy, oczywiście, że jakby Wojtek się to... ma więcej do gadania, nie? Tylko, że nie jest traktowane jego słowo poważnie, to nie jest w ogóle wdrożony w fetkę, nie? Bym się nie zdziwił, jak w przypadku Bogzdela jest to mówione po to, żeby jakoś podbić sobie własną wartość przez dyskredytowanie swojego wspólnika. Co ciekawe, to Bogzdel też na to odpowiedział, wklejając tylko wiadomość do Wardęgi. Zostaw tego Wojtka, chłopie, nie miel mu bani przed galą, na mnie, leć ze mną do spodu, ale go zostaw, wiesz, że cienko to znosi. Ale ten Bogzdel, no to... jest jednak spoko ziomek. Mnie kupił. Kolejny przykład jego świńskiej fałszywości jest pokazany przy sytuacji Szeligi. Pewnie kojarzycie jego aferę i falę krytyki, która na niego spadła, po tym jak związał się z żoną swojego sparaliżowanego trenera. I Bogzel chciał mu rzekomo pomóc w wyjaśnieniu całej sprawy, no i się zaoferował, by jego partnerka przekazała swój punkt widzenia. No ale Michał podczas rozmowy telefonicznej wyciszał swój mikrofon, no i w tym samym momencie ją wyzywał od k***w. Cześć, cześć. Cześć, Ania. Cześć, cześć. Wiesz co, mam jego zdjęcia, film nagrany. Więc chcę to pokazać, dokumentację całą dostrzegam, tylko kawałek, jaki jest jego opis lekarza, że jest wegetarianin.
Ale mi się, ja chcę się zżygać. Bezwstydny ziomek. Co ciekawe, to ta sytuacja eskalowała do tego, że Szliga zrezygnował ze swojej walki na Narodowym w dniu gali. No i miał do powiedzenia na temat Boxdela kilka ciekawych słów. Jaką byłbym nie taką samą jak ta która to wszystko zrobiła, która niszczy tą federację, gdybym zawalczył. Gdybym wyszedł do oktagonu i udawał, że się nic nie stało, mają jakby w swoich szeregach pluskwę, która wszystko systematycznie niszczy przez to, jakim jest człowiekiem, przez to, jakie ma wartości życiowe i jeszcze przez to. Oprócz tych wszystkich akcji, to chyba najmocniejszy case jest tego, jak Boxdel chciał wrzucić pod pociąg swoich własnych wieloletnich kumpli, czyli Błońskiego, Merganiego i Multiego, ponieważ te trójka ominęła Pandora, a tylko Boxdel dostał po głowie. Najpierw Michał miał przekazać Wardenze informację, że Błoński bił swoją byłą dziewczynę, czyli Kosterę, no i namawiał go do poruszenia tego tematu. Jedną z osób, która go odwiedziła zaraz po Pandorze, był Kacper Błoński. Pamiętasz, Kacper, jakie pytanie ci wtedy Michał zadał? Dlaczego cię omijają wszystkie afery? Boxdel w ramach podziękowania za to, że go pocieszałeś, postanowił, że weźmie sprawy w swoje albo w cudze ręce. I zaczął wraz ze swoim operatorem Filipem namawiać mnie na wykręcenie ci dramy. Boxdel i Filip wmawiali mi, że swoją dziewczynę. Następnie miał namawiać Wardęgę do zrobienia Pandory 2.0 z udziałem trójki wyżej wspomnianych kumpli Boxdela, którzy w tamtych czasach też siedzieli na tym spikach, ale w porównaniu do Boxdela, no to nie byli wtedy pełnoletni. Tym bardziej szokujące będzie dla ludzi, że hipokryta namawiał mnie do zrobienia z nim Pandory 2, w którym umieściłby Błońskiego, Merganiego i Multiego. Chłopaków, którzy w czasie TeamSpeaka mieli od 15 do 17 lat i byli od niego dużo młodsi. Tak bardzo Boxdelowi zależało, żeby im też się dostało. Opowiadałeś mi o tym, że tam było zamieszanych wielu innych chłopców i oni w ogóle im się nie dostało. Czemu ja przyjąłem wszystko, nie? Jakby do mnie wleciała włócznia i inni na przykład sobie normalnie, wiesz, działają, dla mnie jakby mają luz, nie? Nawet jakby ktoś miał jaja, nie? To przyznałby się na przykład, nie wiem, powiedziałby coś w stylu, że wiesz co, no, Boxdel dostał mocny wpierdol, ale ja chcę wam widzowie powiedzieć, że ja też w sumie robiłem głupie rzeczy, wie? Sylwester też wspomina, że Boxdel podobno sprzedawał mu też brudy na samego Buddę, czyli gościa, którego Boxdel nazywał przyjacielem i robi z nim ten projekt energetyków. Podczas nagrań randek z Pasutem na planie spontanicznie pojawił się Budda. Gdy była przerwa i Budda wyszedł, zapytałem Boxdela, czy jego przyjaciel wróci i czy będzie nagrywał z nami też drugą część. Z nieznanych mi do teraz powodów Boxdel rozprął się na kolegę, opowiadając mi brudy z jego życia prywatnego, a zapytałem tylko o to, czy wróci na nagrania. Może Boxdel chciał złapać kilka punktów, bo wiedział, że po nagraniach jadę do Sukanek i pracuję już nad Pandorą, a może Michał po prostu taki jest. Nie wiem. Natomiast na to akurat nie mamy nagrania. Na koniec filmu mamy rozwiane wątpliwości, kto miał uciszyć mnie i Wardęgę, gdy tworzyliśmy swoje materiały Pandora Gate. I był to nikt inny niż panowie pracujący w ochronie Fame MMA. Boxdel do dzisiaj często pokazuje się w ich towarzystwie i w materiale Wardęgi poznajemy trochę szczegółów. Czyli, że na przykład szef ochrony, czyli pan Kira, bardzo nie lubi Wardęgi. Było się dziwnie czułem po tym face to face. Jak wychodziłem... Kira. No Kira to i było. Ale Kira ja tutaj odwracał wzrok, ja nie wiem czy on... Kira cię nie lubi. Nie lubi? Do ten podcast. Ilość memów, jaka pojawiła się na temat tych panów z ochrony jest no, naprawdę niezliczona i całkiem niezłe bęgery niektórzy wstawiają. Tyle dowiedzieliśmy się z filmu Sylwestra. Jak wcześniej wspominałem, to była dopiero pierwsza część. Jak jesteśmy przy gangsterskich tematach i zastraszaniu, to Wardęga nieraz wspominał o tym, że Boxdel mu groził, że ma 30 milionów na zemstę. Użyłeś wtedy tego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, żebyś miał chyba 30 milionów na zemstę. Ale Wardęga dzisiaj wrzucił pierwsze nagranie, które pokazało nam, jak to brzmiało z ust Boxdela. I brzmi to przerażająco. Muszę zbudować budżet na ciebie. Bo za szukanie kosztuje 30 milionów. A ile już nie kosztowało? 5 dni. A ile tak naprawdę kosztuje za byłość? 15 koła. Ja też nie rozumiem sposób, w którym mówi Wardęga, jak na przykład dopytywał Gola czy Ulfik? A kto jest mniej ważny, ten czy ten? Przecież stary, on stricte mówi tak, że z każdego zdania można nagrać pół odcinka. 15 tylko? Ukrainiec, z Charkowa. Smartne. Eliminowanie ciebie to nie jest w ogóle ten, bo to nigdy nie przyszedł do ciebie, nie? Nawet na parkingu w podziemnym galerii handlowej. No to nie chodzi o to, czy to jest dziwne, czy nie, no bo wiesz, jak Wardęga sobie nagrywał, to sobie chciał, żeby te nagrania brzmiały tak, a ten, ale że tamten się nie zorientował. Nie tutaj, by nie było łatwiej. Gdzie?
to przypał za dużo. To tak ktoś wyjeżdża do ciebie za insygnią, garaż podziemny, jakiś tam ci wbija. A ty patrzysz czasem w lusterko, czy nikt do tego nie jeździ? Ja nie muszę. Niesamowite, w jak codzienny sposób o tym mówi, jakby gadali o tym, co było jedzone na śniadanie. I śmiesznie, że Boxel tak się spruł po moim tweetie, gdzie go nazywałem niebezpiecznym gościem i w filmie spoofingowym wybielał się, że ludzie robią z niego gangusa. Później chciano ze mnie zrobić bandziora. Kiedy jest w stanie tak luźno mówić o takich rzeczach. Bo za serwka nie kosztuje 30 milionów. A ile? Myślę, że to jest trochę ten case, jak Sentino mi krzyczał, że Kolumbijczycy do mnie jadą. Myślę, że nawet mogą mieć to samo schorzenie, nie? Jak to udostępniłeś, to dobierasz ze studiu od razu, że AI albo ustawione, a tu niepodważalne, legitne. A to się nazywa autorytet, stary. Cokolwiek, co nawet... Powiedzmy, że to w 2% broniło Marcina. W 2%, nie więcej, czyli cały chuj. To ludzie nie chcieli, żeby nawet w 2%. A tutaj chcą, żeby chcą tak myśleć, jak jest im powiedziane, więc nie będą tego podważać. Ja nie mówię, że to jest złe. Mówię po prostu, jak jest, tak? Tak działają emocje ludzi. Wiesz, to jest trochę na zasadzie, jak ja bym jutro wrzucił film na Mariusza Trynkiewicza, że coś tam robił, to również nikt się nie będzie doszukiwał legitności informacji tam zawartych, bo ludzie chcą, żeby osoba, której nie lubią, chcą w to wierzyć po prostu. I niby o wielu tych sprawach, które ujawnił Wardęga, już wcześniej wiedzieliśmy, czyli to, że Boxel jest śliski, wiadomo, to, że podkręcał zawsze i obgadywał innych, wiadomo, to, że kręcił w Pandorze, ratował wizerunek, wiadomo, to, że okłamywał Nitro, Wardęga i w sumie najbliższych, no to wiadomo, to, że jechał gole, że nie znaczy nic fame, wiadomo, to, że groził Wardędze, też wiadomo. A słysząc te wszystkie rzeczy surowo, to jednak wybrzmiewa to 10 razy bardziej. Jestem ciekawy u Boxela, bo niby już się z tych rzeczy tłumaczył, ale wychodzi na to, że chyba znowu trzeba będzie odreperować swój pasek wizerunku i odnieść się do niektórych zarzutów. Prawdopodobnie w kolejnej części pojawi się więcej materiałów obciążających fame. Prawdopodobnie pojawi się też odpowiedź Boxdela, co oczywiście razem sobie przegadamy, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Jestem też ciekaw waszych opinii o zagraniu Wardęgi. Co myślicie o tym, co wyszło na Boxdela, czy raczej się tego spodziewaliście? Sekcja komentarzy jest wasza. Wypadałoby też wam pokazać stanowisko federacji czy samego Boxdela, ale od Michała nic się nie pojawiło i podobnie sprawa wygląda w Fame MMA. Prezes Fame, z którym mogliśmy usłyszeć rozmowę w filmie Wardęgi, powiedział, że nie interesuje go jakiś Wardęga i w sumie to cały film przeszedł obok niego. Ponieważ A co to jest jakiś Wardęga, no? A film nie widziałem. No i film nagrałem, no i oglądałem. A to nie ma żadnych... No nie oglądałem, no. A zobaczy pan? No, może zobaczę, a może nie zobaczę. A co? No wiesz, o co chodzi, nie? Całe skupienie jest poświęcone na wydarzenie na Narodowym, więc zajmie się tym ewentualnie po gali. Miała cię wczorajsza publikacja? No tak w sumie przeszło obok mnie. Jesteśmy na tyle tutaj za obserwowanie tym, co tu się dzieje na hali, że ciężko zajmować się Wardęgą. Wojtek Gola za to stwierdził, że mimo tej sytuacji to wszyscy włodarze otworzą wydarzenie na Narodowym. Kto dzisiaj otwiera z ramienia Federacji te gale? No, myślę, że cała czwórka, wiesz, jest to event, na którym pracowaliśmy ponad 6 lat, tak naprawdę dużo. I Wojtek tam siedzący, który nic nie zrobił, nie? Już pracowałem 6 lat. A co zrobiłeś do tej gali? Nie widziałeś TikToka z Sofii w basenie na Bali? Byliśmy do tego, żeby być tutaj, więc liczę, że wszyscy wejdziemy do oktagonu i otworzymy dzisiejszy event. Jednak jak mogliśmy zauważyć, to nie... Jak mogliśmy zauważyć, to kurwa chuja wiedział i Boxdela nie było. Nic takiego nie nastąpiło i Boxdel nie pokazał się przez całe wydarzenie. Od samej federacji też jeszcze nie ma żadnego oświadczenia, więc na ten moment podjęli taktykę ignorowania całej sytuacji. I to chyba było najlepsze rozwiązanie w ich pozycji. I tak mieli na głowie ogromne wydarzenie i moce przerobowe były ograniczone. Poza tym samo wydarzenie i to, co się tam działo, pewnie skutecznie odwróciło uwagę ludzi od dramy. Albo czekają na opadnięcie emocji i dopiero wtedy coś powiedzą. W każdym razie Marcin Dubie stwierdził, że musi coś powiedzieć na Twitter Space'ach i wchodząc tam w debatę z innymi użytkownikami, głównie na temat Pandory, no bo o czym innym, co z tego, że od tej sytuacji minął już prawie rok. No i zadał pytanie, czy jak 18-latek zrobi dziecko 14... Mówiłem! Tak! Jak widzę, ktoś o Marcinie mówi, to tylko w głowie, oh shit. Here we go. No mówiłem. Co z tego, że od tej sytuacji minął już prawie rok. No i zadał pytanie, czy jak 18-latek zrobi dziecko 14-latce, to można go nazwać... Ponieważ gdzieś jakiś sąd w jednej specyficznej sprawie orzekł, że nie. Dobra Marcin, ale jest jedno bardzo ważne pytanie. Powiedz mi, czy 18-latek, nawet najbardziej upośledzony intelektualnie 18-latek, zna pojęcie słowa pedofilia, czy nie? Pewnie zna. No to jeżeli zna, to nie były żarty, stary. A jeżeli były żarty,
twojej oczywiście nomenklaturze, no to były na tyle nieodpowiedzialne, że zadaję kolejne pytanie. A z tej ciekawości, bo jak jeździsz takimi teoriami, to uważasz na przykład, jak 18-latek i 14-latka nagle robią dziecko, to ten 18-latek jest kim? No, tak, to jest dosłowna definicja książkowa. Na przykład, że sąd, wyobraź sobie, że sąd ostatnio jakiś tam orzekł, został jakiś tam chłopak uniewinniony z tego. Ja... Marcin mnie nie przestaje zaskakiwać. Oczywiście chodziło mu o jakiś specyficzny przypadek, gdy sąd miał uniewinnić pełnoletniego chłopaka za zrobienie sobie dziecka z 14-latką, ale ciężko mi zrozumieć, jaki był sens w tym przykładzie i... Tak! No, no jakbym nie chciał, no to muszę plus jeden powiedzieć, no. Przecież ja umarłem tam prawie, w tym pokoju. Co chciał Marcin udowodnić? Bo dalej mówi, że on przestał być prawiczkiem w wieku 21 lat, więc on się nie zna. Ja miałem 21 lat, stary, jeżeli jak tak... przestałem być prawiczkiem, rozumiesz? 21 ale, lat ale miałem. Ale powiedz mi, kogo to interesuje, kiedy ale ty przestałeś być prawiczkiem? Mają, kiedy przestałeś być prawiczkiem, kurwa, stary. Ja zadaję proste pytanie, na które nie jesteś w stanie odpowiedzieć. Więc to stabilnie u Marcina i całkiem wymowna była też reakcja Nitrozyniaka na jego słowa. Dubiel gada, że jak 18-latek zrobi dziecko 14-latce, to nie jest pe... Co kurwa? 10 miesięcy jak psu w dupę! Ja nie wiem, czy to jest prawda. Jeśli to jest prawda, to 10 miesięcy jak psu w dupę.